stało, zadzwonił do mnie człowiek z Holandii, który dostał link do moich świadectw od dwóch różnych osób. Jest to człowiek narodzony z Bożego Ducha. Jego żona też jest narodzona, są w kościele katolickim. I opowiadał mi swoje objawienia i to, co przeżywa. Jak bierze opłatek, kiedy jest w kościele. Jak jest wzniosła atmosfera. Bo w kościele mówił, że może się wyciszyć. I że on wierzy, że w tym opłatku jest Jezus. Ale nie rozumie tego, dlaczego Duch Święty, bo jest narodzony z Bożego Ducha, kazał mu do mnie zadzwonić. I rozmawialiśmy 2 czy 3 razy. Raz się modliłam o niego. Powiedziałam mu prawdę, że nie może żyć w kompromisie, że musi wyjść z kościoła katolickiego. I odpisał mi, że na razie idzie swoją drogą. I chwilę później wysłał mi na święta zdjęcie zostawionego stołu wigilijnego i świąt, które obchodzi. I krótko potem dostałam jeszcze filmiki od mojej rodziny z nagraniem Wigilii, jak ludzie spędzają Wigilię. A potem jak zjeżdżałam windą, spotkałam mojego sąsiada, który mówił mi, że jak tam Wigilia, popili sobie, pobiesiadowali, pobawili się. Jeszcze był cały skacowany. Powiedział, że za rok też tak będzie obchodził. I chodziłam tak po domu i myślałam sobie, Boże, jak to jest z tymi świętami, że ludzie narodzeni z Bożego Ducha chodzą do kościołów katolickich, protestanckich, prawosławnych, baptystycznych, zielonoświątkowych i obchodzą tradycje i obchodzą święta. Przez 2 dni tak chodziłam i jak dostałam kolejny filmik z nagraniem Wigilii i otworzyłam go, to poczułam okropny smród. Był to smród człowieka. Smród brudnego ciała, potu, smród paliny. Naprawdę okropny smród. I znam prawdę Bożą, że wszelkie tradycje i święta są obrzydliwością dla Boga, bo nie ma tam życia, bo religia jest śmiercią. Ale jak poczułam ten smród, to dobitnie zrozumiałam, że jest to zapach niemiły Bogu. Że to po prostu śmierć. Że to nie są czyści, święci ludzie. Tylko jest to fizyczne, brudne, z ciała i nie ma tam Boga. A tam, gdzie powinna, tam zlatują się sępy. Tam jest śmierć, tam nie ma życia. Zanim przyszłam do kościoła, byłam w kościele katolickim, a potem w kościele protestanckim. I główną rzeczą, która spowodowała, że wyszłam z tego protestanckiego kościoła, była wizja, którą miałam na krótko przed przyjściem tutaj. Widziałam, jak stoję w rozkroku i jedna moja noga stoi już w życiu, bo byłam już narodzona z Bożego Ducha, a druga stoi w śmierci, bo byłam w kompromisie. Nie było tam ortodoksyjnej nauki o prawdach Bożych. Więc chcę wam dzisiaj powiedzieć każdej osobie, która jest narodzona z Bożego Ducha i jest w kompromisie, obchodzi święta, jest to zaangażowana, niezależnie w jakim jest kościele. W kościele katolickim nie ma życia, tam jest śmierć. W religii nie ma życia, tam jest śmierć. Nieważne, że to jest ładnie opakowane. Nieważne, że masz tam obrazy, nieważne, że jest liturgia, nieważne, że wszystko jest uporządkowane, nieważne, że każdy zachowuje swój strój i minę jak należy. Chcę ci powiedzieć, że tam nie ma życia, że jest to obrzydliwością dla Boga. I wyjdź z tego kompromisu, w którym jesteś. I przestań w tym uczestniczyć. Amen. Amen. Amen.